Nazywam się Janusz Skoczek. Pochodzę ze starej rodziny młynarskiej Kasprlewiczów. Jestem wnukiem Stanisława Kasprlewicza, właściciela młyna we Franciszkanach w gminie Nowy Kawęczyn. Młyn we Franciszkanach był młynem elektrycznym, wybudowanym w 1937 roku przez Stanisława Kasprlewicza. Trzy pokolenia Kasprlewiczów trudniły się młynarstwem. Stanisław Kasprlewicz był synem młynarza Antoniego, wnukiem Michała Kasprlewicza, także młynarza. Michał Kasprlewicz miał w Pyzdrach w województwie wielkopolski wiatrak, był także leśniczym. Po jego śmierci wdowa po nim, Marianna Drzewiecka, poślubiła młynarza Wojciecha Nowackiego, który młyn przepił. Antoni Kasprlewicz pracował w różnych młynach, między innymi w Zakroczymiu, Czernowie i w dworze, Nowym Dworze Mazowieckim. Pierwszą żoną Antoniego została Zofia Jaroszewska, córka młynarza z Zakroczyma w województwie mazowieckim. W momencie ślubu Antoni był pomocnikiem młynarza w Zakroczymiu. Po śmierci Józefy, drugą żoną Antoniego Kasprlewicza została Pelagia Krajewska z rodziny rolniczej. Podobnie jak Józefa, Pelagia zmarła po porodzie dziecka. W tym samym roku Antoni poślubił Zofię Wolf. Babcia Zofia uczyła mnie chodzić wspólnie z babcią Wiktorią. Odbywało się to w kuchni. Ja byłem wsadzany do takiego nosidełka, jakby to powiedzieć, wiklinowego, w którym chodziłem od babci do babci. To się wszystko działo w młynie właśnie tutaj w Franciszkanach. Młyn znajdował się tutaj, jak są te murowane jeszcze fundamenty. Tu z tej strony stała taka przybudówka, w której właśnie było mieszkanie i tu dziadkowie mieszkali. Następnie z drugiej strony młyna było wejście do młyna poprzez schody, tak zwana rampa. Młyn był dwupiętrowy. Na pierwszym piętrze były właśnie walce, trzy pary walec do mąki żytniej, ospy i pszenicy. Następnie na górze to były odsiewacze, trzy odsiewacze były. Na dole był silnik. Silnik był elektryczny, bardzo dużej mocy, bo ten silnik poruszał cały młyn. Oprócz tego wszystkie urządzenia, jakie były w środku, przez pasy były podawane aż do samej góry, do odsiewaczy. Mój pradziadek Stanisław Kasprlewicz urodził się w Nowym Dworze Mazowieckim, we Młynie. Jako młody człowiek wyjechał do Hajnówki, do pracy w Tartaku i tam poznał Florentynę Michalak z Borowin pod Skierniewicami. Florentyna przebywała w Hajnówce z wizytą u swojego brata Władysława Michalaka. Stanisław i Florentyna pobrali się, zamieszkali w Borowinach pod Skierniewicami. Stanisław, mój pradziadek, zatrudnił się we Młynie Konopackich we wsi w pobliskim Bełchowie. Małżeństwo doczekało się córki Alfredy z męża Skoczek. Jednak kilka lat po ślubie ciężarna Florentyna zmarła z powodu krwotoku. Aby zapewnić opiekę córce, Stanisław szybko ożenił się z stryjeczną siostrą Florentyny, Stanisławą Michalak, ze wsi Franciszkany. I tutaj właśnie pobudował murowany młyn. Transformator prądowy pradziadek sprowadzał aż z Płocka. Rodzina Kasprlewiczów zamieszkała w małym mieszkanku przy dobudowanym do młyna. Stanisław i Stanisława zostali rodzicami Janusza. Niestety niedługo po ślubie
Stanisława zmarła. Stało się to w bardzo tragicznych okolicznościach. Służąca Kasprolewiczów, chcąc nakarmić małego Janusza w nocy, rozlała naftę w pobliżu kołyski dziecka. Nafta się zapaliła. Stanisław ugasił pożar, ugasił ogień, rzucając na niego pierzynę. Dziecku na szczęście nic się nie stało, ale niestety Stanisława zmarła, doznając ataku serca. Po śmierci drugiej żony pradziadek Stanisław, zostając z dwójką dzieci, postanowił ożenić się po raz trzeci, tym razem z Wiktorią Kowalczyk. We młynie pracowali dwaj bracia Wiktorii, Arkadiusz Kowalczyk i Władysław Kowalczyk. Młyn we Franciszkanach działał przez cały okres okupacji niemieckiej. Obaj bracia Kowalczykowie, kiedy otrzymali świadectwa czeladników, zostali właścicielami własnych młynów. Arkadiusz, istniejącego do tej pory młyna w Słupi, a Władysław młyna w Mszczonowie. Młyn mszczonowski został w około 2011 roku rozebrany. Z kolei, wracając do młyna we Franciszkanach u pradziadka Stanisława, pracował Czesław Sikorski. Czesław Sikorski zjawił się we młynie po powstaniu warszawskim. Był samotnym człowiekiem i tutaj znalazł dom. Był prawą ręką pradziadka, tak zwana złota rączka, potrafił praktycznie wszystko. I została po nim pamiątka, po tej, myślę, że niezwykłej przyjaźni. Portfel, który Czesław Sikorski podarował mojemu pradziadkowi. Jest tutaj nawet dedykacja. Swemu szefowi w dniu imienin pracownik 8 maja 61 rok. Na przodzie portfela znajdują się również inicjały SK, czyli Stanisław Kasprolewicz. Ponieważ młynarzy uważano za bardzo bogatych, często zdarzały się napady bandyckie na właścicieli młynów. I tak było we Franciszkanach. Właśnie z tych napadów pozostał ten zegarek, który został w jakiś sposób ocalał od rabunku. Został przykryty szalikiem i w ten sposób ocalał. Tak samo papierośnica, no i jeszcze inne przedmioty, które zostały po dziadku. Książki, portfel. Pewnego razu przed świętami rabusie z bronią w ręku zamknęli wszystkich w piwnicy pod mieszkaniem, zabijając wejście gwoździami. Wynieśli z domu, co się dało, nie wpuszczając mieszkańców. Całe szczęście, że jeden z uwięzionych udało się wyrwać deskę i mogli wydostać się z piwnicy. Stanisław przez okres pracy młyna po wojnie unowocześniał go i zwiększał jego wydajność. Początkowo robiona była śruta i mąka tylko żytnia. W początku lat 60. XX wieku zakupił walce do przemiału pszenicy i zaczął produkować mąkę pszenną. Mąkę zapatrywali się piekarze Kukiełka z Jeruzala, Beciński ze Skierniewic i z okolic Rawy Mazowieckiej. W okresie PRL-u bardzo często zdarzały się kontrole młynów. Urzędnicy zawsze znajdowali nieprawidłowości w wadze worków ze zbożem czy mąką. W jakości mąki, w wypełnieniu kwitów, co było bardzo uciążliwe dla młynarzy. Jeżeli chodzi o kwity i wszystkie te rachunki, jakie babcia robiła, bo babcia Wiktoria wszystko to ogarniała, jak to się mówi, to było bardzo uciążliwą pracą, bo każde jakieś niedociągnięcia to było traktowane przez przyjeżdżających tu kontrolerów jako bardzo przestępstwo wykonane przez młynarzy. Tutaj właśnie jak kończył się miesiąc czy jakiś kwartał, to babcia wszystko musiała mieć, wszystko tak dopięte do samego końca, do ostatniego, jak to się mówi, do ostatniej kropki i czekali, jak przyjadą kontrolerzy. Było tak, że jak przyjechał kontroler, to babcia mu mi opowiadała, przyjechał kontroler i coś było nie tak z wagą i dziadek na rowerze musiał jechać do gminy Kawęczyn
gdzie tam właśnie musiał się tłumaczyć, jak to jest, co jest źle i tak dalej. Pradziadek Stanisław Kasprolewicz zmarł w 1970 roku i wówczas wdowa po nim poślubiła Mariana Dutkiewicza. Dutkiewicz próbował przez pewien czas kontynuować działalność młyna, ale niestety nie był młynarzem, więc nie znał się na tej pracy i wydarzył się wypadek. Dutkiewicz nieostrożnie zakładając pasy transmisyjne wkręcił rękę w maszynę. Ręka została dosyć mocno zmiażdżona i Dutkiewicz został kaleką. W 1972 roku młyn we Franciszkanach został sprzedany nowemu właścicielowi, panu Mijasowi, Franciszkowi Mijasowi, a dotychczasowi mieszkańcy, właściciele młyna przeprowadzili się do Rawy Mazowieckiej. I ten ostatni właściciel młyna, pan Franciszek Mijas, krótko prowadził młyn, bo w połowie lat 70. młyn pewnej nocy spłonął. Spaliły się wszystkie wewnętrzne drewniane elementy młyna, zostały tylko mury, które trzeba było rozebrać. Nazywam się Barbara Woźniak, jestem córką Franciszka Mijasa, byłego właściciela tej nieruchomości właśnie. I ten młyn pamiętam jako małe dziecko i pamiętam pożar, bo był okropny właśnie. Ja jako małe dziecko, rodzice nie pozwolili mi wyjść z domu, bo tu i straże i w ogóle cały transformator, który tu jest obok, te linie były pozrywane, więc no, było niebezpiecznie chodzić. Pamiętam taki, było tak widno, tak jasno od tego pożaru w domu, a moja mama przed obrazem się modliła, a ja myślałam, że ona jako dziecko, mówię, mama pewnie do nieba idzie. Nie, i takie, jako dziecko takie miałam myśli, nie? Ale to był właśnie wtedy pożar i potem dopiero zobaczyliśmy strażacy, jak tam gasili to wszystko. To było właśnie widać, ten młyn w pewnym momencie też tak jakby wybuchł, czy zawalił się po prostu, nie, od tego pożaru, bo pożar był właśnie ogromny, nie, bo to tam mąka się zapaliła i tam on był przecież piętrowy, więc to wszystko na drugi dzień to już było takie zgorzelisko po prostu po tym młynie i to było, no, przerażający był widok. Właściwie to nic nie zostało, tylko kupa gruzów,